Your client is too old. Restart Tibia to update your client. No to restartuję. Nie wiem, czy widzieliście tutaj na stronie Tibi jest. Mamy, moi drodzy, teraz minimum RAM zmienione z 1 giga na 2, także pamiętajcie swoje komputery zupgrade'ować, gdybyście mieli... Gdybyście przypadkiem nie mieli 8, 16 lub 32 giga RAMu, to pamiętajcie, żeby sobie jedną kostkę 1-gigowego RAMu dokupić. No i New Graphics Engine Options. Old one to był DirectX 11, a DirectX 12 Vulkan OpenGL. No, powiem wam tak. Z tego co widzę, nie każdemu ta gierka pójdzie. Znowu Hans naciąga pieniądza, żebyśmy wypierdolili ze swojej sakiewki po to, żeby naładować kieszenie wielkim korporacjom, więc... no, standardowo. Także taki oto newsik tibijski. Oprócz tego, że nowe wymagania są na tibijkę, to też trzeba pamiętać, że... nie każdemu ta tibijka działa i ja też muszę to zrobić po update'cie, a raczej po kliknięciu, że update należy zrobić na kliencie. No mi się klient nie uruchamia, więc no ja muszę download klient zrobić i pobrać nowego od nowa. I chyba nadpiszę, co? Ale śmiga, ja pierdolę jak nowa gra, zaraz przetestujemy, bracie. Ty, a jak mi hotkeje wywali? Dobra, w razie czego, jak ktoś mnie tu ogląda i słyszy, jeżeli będzie instalować, nadpisywać grę na nowo, to sobie, moi drodzy, ten... wyeksportujcie sobie hotkeje, nie? Daj instrukcję, jak przekopiować hoty i ustawienia. Dobra. To jeszcze raz, moi drodzy, jak jesteście w kliencie gry, nawet nie musicie się logować. Tu macie zębatkę na górze. Wchodzicie w ustawienia, w miejsca, w helpa. I tutaj macie export all options, klikacie. Zapisujecie sobie moje hotkeye. Gdzieś na pulpit, gdziekolwiek, żebyście to znaleźli. Git. Odinstalowujecie tibijkę, zainstalujecie ją na nowo, tą ze strony internetowej. I potem jak ją zainstalujecie i wejdziecie, to klikacie sobie import all options and minimap. Wybieracie sobie te hotkeye, które żeście przed chwilą zeksportowali, dajecie OK, apply i wam się wszystko odpala, nie? Uwaga, agree. Dobra, zainstalowało mi się, jest Tibia 14.00. Tibia 14.00. 293 MB. To jest, kurwa, atrakcja turystyczna, co? Jaki wkurwiony. Włącz tą Tibię! Ileż można czekać? Oho! Patrz, włączyła się Tibia. Jeżeli już po wielu próbach, ale no sami widzicie, no to nie jest takie intuicyjne, nie jest takie łatwe. Zalogujemy się już do gry. O kurka wodna, ty. Nie mam nic, nie mam hotkey, wszystko się usunęło. No niestety musiałem coś zrobić, ale kurwa gówno, ty. Ale zobaczmy, czy sposób, o którym mówiłem wcześniej, zadziała. Import all options and minimap. Moje najnowsze hotkeye, otwórz. Aha! Włącz i wyłącz. Myślę, że to jest rada prawdziwego mechanika, nie? I znowu mi e-maila usunęło. Uwaga. O, aha. Yo, what the hell? Co tu? Patrz, nagle wszystko działa. Nawet ułożenie backpacków mam dobre. A przed chwilą nic nie działało. Aj, no panie Hansie, no to ja przepraszam. No ale widzicie, że w takim razie import i eksport hotkey działa. Oczywiście jak to w Tibi, koślawo, ale działa. No i teraz tak, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o rozgrywkę, ludzie tutaj pisali różne teorie. Jedni, że mają lagi, drudzy, że są bardzo wręcz płynnie grający gameplay. No ja szczerze mówiąc nie wiem, czy widzę jakąś różnicę. Możecie sobie teraz zobaczyć. Dobra. Teraz to jeszcze gorzej, jak zmieniłem scenę, bo do 80 mi spadają FPS-y. 141 i nagle 84. 128, 93. Za, ja stoję w depo. Teraz to nic nie widać, nawet zakładki. A weź się poruszaj. 102, 65 FPS, 83. Ty, ale ja nie mam starego kompa, ty. Ja nie mam starego kompa. To jest komp sprzed 3 lat. Ale czekajcie, no tego Directa 12 zmienimy, zresetujemy. Ja się boję resetować tego klienta, no ale jak trzeba. Uwaga. Jesteśmy po restarcie. Aha, a lagi? Ej, mam 160, 100 FPS, 137. No nie wiem, czy jest bardziej płynnie. Skaczą mi te FPS-y fest. Nie wiem, jak wy to widzicie z perspektywy oglądającego, bo jak to jeszcze przez OBS-a przechodzi i tak dalej. No ale zobacz, jak tak biegnę na szybkości 100 FPS-ów.
Zaznacz no frame limit. No dobra, zobaczymy, czy to coś da. Zobacz, 94 FPS. Przecież jak ja zacznę bić obszarowe czary, to już po mnie, nie? Nie wiem, ale... No niby gra się normalnie, nie? Ale no czujesz, że to nie chodzi płynnie, nie? Że to jest takie szarpane delikatnie. Czekajcie, może ustawię sobie ten limit FPS-ów. Ile? 165, ta? Tyle ma mój monitor. Zauważyłeś FPS-y jak biłeś? Do 55 ci nawet spadały? No nie, nie zwróciłem uwagi. No ale jeżeli tak jest faktycznie, no to... Gdzie i tak za dużo na ekranie się tu nie dzieje? Wyobraź sobie, co by było w Full Team Huncie, jak każdy czar napierdala. Zmień na wulkana, a możemy przetestować za chwilę, po bosie. Dobra, sprawa wygląda następująco. Zainstalowałem najnowsze sterowniki karty graficznej. Do tego DirectX'a 11-12 również mam zainstalowanego. I próbujemy zalogować się na Tibie. Efektem ma być poprawa FPS-ów. Dobra, mamy okno, działa. Scena, już jest wszystko git. FPS-ów mamy 118. Jest to w miarę obiecujące, 136. No, po instalacji najnowszych sterowników graficznych FPS-y nieco się uspokoiły. Też pokażę, że mam ustawienia OpenGL, anti-aliasing włączony, no frame FPS limit, pausing off. Mogę dać pausynka wyłącz. Przebiegnij się. No jest lepiej, jest lepiej. Spada do 100 FPS-ów, ale jest lepiej. Dobra, zrobimy jeszcze jeden reset. Z tego autoselecta chyba zrezygnuję. Dobra, jeszcze, no dobra, ten wulkan wezmę, no. Może po zainstalowaniu. No OpenGL chyba najlepiej wychodzi. Jeszcze dla testu wezmę wulkana. Jak wulkan będzie słaby, wjeżdżam w OpenGL-a i chyba na tym OpenGL-u będę siedzieć, no bo tam mam najwięcej FPS-ów, no. Nie wiem, będzie trzeba poczekać, aż coś Cipsoft może kolejną łatkę wypuści, a jak nie, to jest chyba jedyne panaceum na to, żeby w ogóle jakkolwiek w tą grę grać, nie? Na wulkanie większość nowych gier zajebiście śmiga. No dobra, ale Tibia ma 27 lat, a nie jest najnowszą grą. No o czym my tu mówimy, bracie? Uwaga, uwaga, 167, 172, 163. No jest nadzieja. Jest nadzieja, moi drodzy. I chyba przy tym zostaniemy sobie, co? Zostaniemy sobie przy ustawieniach graficznych Vulkan, anti-aliasing, pausing wyłączony, no frame limit zaznaczony i spróbujcie to może na swoich kompach zrobić. Przy okazji zróbcie sobie aktualizację grafiki, sterowników graficznych i zobaczcie, czy jest DirectX zainstalowany najnowszy u was. Także to chyba na tyle na ten moment i dla ludzi na YouTubie życzę dobrego dzionka. S?